Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co może stać, co może być przeszkodą w podjęciu przez pana prezydenta, w podjęciu rozmów i podjęciu decyzji o możliwości rozpoczęcia inwestycji, bo na tą inwestycję czekają mieszkańcy Gdańska. Nie tylko spółka akcyjna, ale przede wszystkim młodzi sportowcy. No gdański, gdańszczanie. Dzisiaj inwestycja się nie rozpoczyna. Dzisiaj nie mamy jasnego przekazu, jakie jest stanowisko pana prezydenta. W związku z tym ponawiam po raz kolejny prośbę, zaproszenie o spotkanie.